Posłuchaj fragmentów najciekawszych książek wydawnictwa Pruszyński Media. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia: Wioletta Sawicka, Ocali nas miłość. Opowieść Warmińska, tom drugi. Czyta Anna Dreszowska. Rozdział pierwszy. Zawsze będę cię kochać. Prusy wschodnie Allenstein. 1939. Dlaczego miał taki dziwny głos, gdy zadzwonił i poprosił o spotkanie? Czemu nie przyszedł jak zwykle do domu, tylko wymyślił ten las? Liska ogarniały złe przeczucia, kiedy jechała dorożką na randkę z ukochanym. Ostatnio widzieli się pod koniec maja, a już mijał czerwiec, więc zdążyła się stęsknić. Rozumiała jednak, że teraz, kiedy Franc przygotowywał się do obrony dyplomu na Uniwersytecie w Königsbergu, miało dla niej mniej czasu, więc tym bardziej zaniepokoiła się, dlaczego tak nagle przyjechał. Bez ważnego powodu nie odrywałby się od nauki przed końcowymi egzaminami. Kiedy przyszła do leśnego parku, Franc już na nią czekał. Był w jasnym letnim garniturze, w ręku trzymał bukiet białych różyczek. Wiedziała, że po obronie będzie musiał włożyć mundur Wehrmachtu. Tylko na czas dokończenia studiów mógł nosić cywilne ubranie. Ucieszyła się, że znów go widzi, ale od pierwszego spojrzenia zauważyła w nim zmianę. Niby wszystko odbyło się jak zwykle. Pocałował ją, przytulił, przytrzymał mocno w objęciach, lecz wyraźnie był nieswój. Uśmiech też miał wymuszony i spojrzenie inne niż zazwyczaj. Dobrze znów cię widzieć, Liska. Odezwał się po polsku. Zwykle, gdy byli we dwoje, rozmawiali po polsku. Dla niej nauczył się języka i mówił płynnie, choć z niemieckim akcentem. Bardzo tęskniłem. Ja też tęskniłam. Długo czekasz? Dopiero przyszedłem. Rozjaśniłaś włosy. Zauważył jej nową fryzurę. Przed tygodniem. Machinalnie dotknęła długich włosów. Miały odcień miedzi ze słonecznymi refleksami. Chciała wyglądać dla niego ładnie, więc zakręciła je na papiloty, włożyła kremową sukienkę i kapelusik. Usta przyciągnęła czerwoną szminką. Kolor był intensywny, wręcz szkarłatny. Lubiła malować usta tym odcieniem, którego ponoć nie znosił u kobiet Führer, żeby choć tak pokazać swój sprzeciw. Ślicznie wyglądasz. Franc muskał palcami jej loki. Masz piękne włosy. Zawsze mi się podobały. A teraz wyglądają tak jakby spało w nich słońce. <laughs> Stajesz się poetą. Dlaczego spotykamy się tutaj? Usłyszała niepokój we własnym głosie. Taka ładna pogoda, a tutaj jest uroczo i możemy być sami. Siądźmy. Wskazał ławeczkę nad stromym urwiskiem w dole wił się wadąg w spokojnej toni jak w lustrze odbijały się przybrzeżne drzewa ptaki świergotały w nich jak szalone wokół nie było nikogo tylko las pachnący igliwiem powietrze i słońce przebijające między konarami siedzieli w pięknym miejscu miała obok siebie ukochanego a jednak ewidentnie coś było nie tak czego jeszcze nie mogła określić lecz co wyraźnie wyczuwała. By zamaskować zakłopotanie, przytulała do twarzy bukiecik różyczek, gładziła płatki. Po raz pierwszy rozmowa im się nie kleiła. Franz przez chwilę nic nie mówił i zdawał się nieobecny duchem. Jak babcia? Zdrowa? Zagadnął w końcu. Zdrowa jest nie do zdarcia, ale też za tobą tęskni. Miło wiedzieć, że ktoś za mną tęskni. Odrzekł cokolwiek. Ucieszy się, że przyjechałeś. Czeka na nas z obiadem. Przeproś babcię, ale nie mogę przyjść. Mam mało czasu. Co u twojego ojca? Bez zmian wciąż żyje w swoim świecie. To niedobrze, zwłaszcza teraz. Rzesza jest bezwzględna dla takich jak on. Wiem i też się tego obawiam. Przyjechałeś tak nagle z Königsbergu, żeby rozmawiać o moim ojcu i babci? Zapytała wprost, widząc, że Franz staje się coraz bardziej nieswój. Niedługo masz egzamin. Musiało się coś wydarzyć, skoro dziś się pojawiłeś, w dodatku tylko na jeden dzień. Wyjaśnij wreszcie o co chodzi, bo zaczynam się niepokoić. Jeszcze chciał odwlec moment, nim wyjawi, z czym do niej przyjechał. Ciężar tego, co zamierzał jej powiedzieć, dręczył go od kilku dni. Teraz jeszcze się wzmógł, gdy miał ją obok. Nie pamiętał, aby kiedykolwiek musiał powiedzieć coś równie trudnego, lecz nie było wyjścia. To praktycznie ostatnie chwile, kiedy mogę nosić cywilne ubranie. Potem każą mi włożyć mundur. Oznajmił, złączając ze sobą opuszki palców. Patrzył w dół, głowę miał lekko zwieszoną, jak człowiek pogodzony z losem, któremu narzucono. I służyć nazistowskiej rzeszy? Oboje wiedzieliśmy, że to kiedyś nastąpi. Nigdy nie będę służył nazistowskiej rzeszy z przekonania zapewnił ją niezwłocznie. Na jego przystojnej twarzy, o wyraźnych rysach, odmalowała się stanowczość. zaraz jednak dodał zrezygnowanym tonem. Ale jestem Niemcem, i czy chcę, czy nie, podlegam niestety rozkazom. O tym też wiedzieliśmy. Liski głos zabrzmiał podobnie: Co się zmieniło, że jesteś taki przybity? Okoliczności. Dopóki miałem urlop na studia, mogliśmy się ukrywać z naszym związkiem. Lecz, gdy przestanę być cywilem, dużo się zmieni. Właściwie wszystko się dla nas zmieni. Żaden kamuflaż nie będzie wchodził w grę. Prędko go odkryją, jeśli już nie odkryli. Oni wiedzą wszystko o Polakach, nawet takich z niemieckim obywatelstwem jak ty. Liska ogarniał coraz większy niepokój, gdyż intuicyjnie wyczuwała, do czego zmierza ta rozmowa. Franc też stawał się podenerwowany, a przecież zawsze był oazą spokoju. Jej największą opoką, ucieczką, drugą połową, całym życiem, wszystkim. Jeszcze do siebie nie dopuszczała tego, co za chwilę może usłyszeć. W zeszłym tygodniu zająknął się lekko. Wysłali na stryczek studenta z naszego uniwerku. Uznali go za zdrajcę, bo skrytykował trzecią Rzeszę. Ktoś na niego doniósł, że. Kolportuje wrogie ulotki. Jego dziewczynę powiesili za współudział. Straszne! Tak się wrzeszy ucisza opornych. Wielu uciszą w podobny sposób, ale też wielu ze strachu, czy też otumanienia propagandą będzie jeszcze głośniej krzyczeć Haj, Hi, Hila. Zwłaszcza moi bracia. Dawno zerwałeś kontakt z tymi bandytami? Co praktycznie niczego nie zmienia. To fanatycy, a tacy są najgorsi. Teraz czują się wyjątkowo silni, upojeni władzą, a ty zawsze byłaś solą wokół mojej rodziny. Poza tym ktoś mógł na ciebie donieść. Od dawna wszędzie pełno szpicli. Nie robię nic złego, nie angażuję się w politykę, pracuję tylko w bibliotece w polskiej szkole. To wystarczy. Dla nich, żeby uznać cię za wroga, wystarczy nawet twoja przypadkowa obecność na jakiejś polskiej uroczystości. Nie zauważyłaś, żeby ktoś za tobą chodził, czy podejrzanie długo spacerował pod domem? Nie. A inkasenc, elektrowni czy hydraulik nie zagląda do was pod byle pretekstem? Gestapo nie wpadło z wizytą? Nie. Zadajesz mi dziwne pytania. Znam realia i wiem, co się dzieje, ale nic takiego się nie wydarzyło. Jestem ostrożna. To dobrze. Przez twarz Franca przemknął cień ulgi, objął dłońmi policzki liski i, patrząc jej w oczy, poprosił: Obiecaj, że od teraz nie będziesz się angażować w nic, co mogłoby być uznane za wrogość wobec Rzeszy. To byłoby zbyt niebezpieczne. Nigdy nie miałam duszy wojowniczki jak mój ojciec i dziadek, ale nie wymaga, abym ja hajlowała na cześć Firera. Nie wymagam. Tylko jawnie nie demonstruj sprzeciwu. Boisz się, że spotka nas to samo co tamtych? Dlatego przyjechałeś? Między innymi. Rucho porównujesz. Jest jeszcze za słaby, żeby teraz usunąć Hitlera i jego popleczników. Żałuję, że nie wyjechałem na studia do Polski, ale chciałem być bliżej Ciebie, więc wybrałem królewiec. Myślałem, że kiedy obronię dyplom, uciekniemy gdzieś, założymy rodzinę, jednak dla mnie nie ma ucieczki z Rzeszy, zwłaszcza teraz. Jeśli mnie złapią, skażą na śmierć. Firer nie wybacza zdrajcom. O mnie mniejsza, lecz naraziłbym Ciebie. Nie mogę sobie pozwolić na takie ryzyko. Czułam, że za Twoim przyjazdem kryje się coś niedobrego? Powiedziała ledwo poruszając wargami, czego wolałabym nie usłyszeć, a ja wolałabym wyrwać sobie serce niż to powiedzieć. Franc zacisnął oczy, przyłożył złączone palce do nasady nosa i obwieścił: Nie możemy się dłużej spotykać, kochanie. Przynajmniej dopóki ten świat jest taki nieludzki i zły. A więc tak czuje się człowiek, któremu niebo wali się na głowę? Myślała oszołomiona tym, co usłyszała. Kiedyś w jakiejś książce przeczytała o tym walącym się niebie. Wtedy wydawało jej się to przerysowane. Teraz przekonała się, że jednak nie było. To nie świat jest zły, tylko ludzie, którzy nim rządzą, odrzekła głuchym głosem których jest za dużo jak na naszą dwójkę Mówił ściskając jej dłonie Moi bracia mogą coś knuć Przeciw tobie i twojej rodzinie Johan jeszcze jest w Norymberdze Ale wiem od matki, że Oswalda Mają tu przenieść z Berlina Jest bardziej bezwzględny od Johanna. Robi karierę w SS i ma obsesję na punkcie władzy Firera, czystości rasy dla braci i dla ojca zawsze byłem zakałą rodziny odszczepieńcem. Mogą mnie uderzyć tam, gdzie będzie najbardziej bolało, czyli w ciebie, a do tego nie dopuszczę. Będę udawał, że jestem po ich stronie. Muszą nabrać przekonania, że się rozstaliśmy, dlatego naprawdę musimy się rozstać, tak będzie bezpieczniej dla ciebie. Patrzyła na najdroższego człowieka na świecie. I jak w kalejdoskopie przelatywały przed jej oczami te wszystkie lata, które spędzili razem. Był przy niej od dnia, kiedy przyszła na świat, nie wiedzieć kiedy stowarzysza dziecięcych zabaw i przyjaciela stał się kimś najważniejszym. Podobał jej się jako mężczyzna, lecz bardziej zakochała się w jego wrażliwości, dobroci, czymś, czego nie potrafiła nazwać, a co sprawiało, że tylko z tym młodym człowiekiem o szarych oczach chciała spędzić resztę życia. Dławiło ją w gardle, że właśnie go traci. Przyłożyła dłoń do policzka Franca i patrząc nań, mówiła: Pamiętam, jak miałeś pryszcze, najwięcej tutaj. Dotknęła miejsca między brwiami, powoli przesunęła palce ku jego skroni i pogładziła równo przycięte gęste włosy. Pierwotnie rudawe z czasem stały się brązowe, zaczęły ci ciemnieć włosy, gdy się szesnaście lat. Ja miała wtedy dziewięć, bardzo też zblakły ci piegi, zawsze mi się podobały. Pytałam cię, co to za kropki, a ty żartowałeś, że opalałeś się przez sitko. Wzięłam z kuchni sitko i zaczęłam się przez nie opalać. Śmiałeś się z tego przez całe lato. Pamiętam, jak zimą wyciągałeś mnie z jeziora. Wtedy, gdy poszliśmy się poślizgać i lód się pod nami załamał. Wpadłam w przerębę, a ty mnie uratowałeś. Bandyta chwycił w pysk mój rękaw i też pomagał mnie wyciągać. Kochaliśmy tego psa. Pamiętam, jak udawałeś chorobę, żeby uniknąć szkoły z internetem, bo chciałeś zostać ze mną. Wszystko pamiętam. Każdy nasz wspólny dzień. Liska. Przerwał wspomnienia, od których pękało mu serce. Dla mnie to też trudne. Byłaś, jesteś i zawsze będziesz największą miłością mojego życia. Właśnie dlatego nie mogę cię dłużej narażać. Tłumaczył, przesuwając kosmyk włosów, który wiatr zwiewał na jej czoło. Nie mogę się łudzić nadzieją, że przetrwamy ten podły czas, bo nie wiem, jak będzie. Po stronie Wehrmachtu zaczęły się dziwne ruchy. W każdej chwili mogą cofnąć mi urlop, wygląda to na przygotowania do wojny. Nie wiem, czy wybuchnie wojna, ale wiem, że nie będziesz jednym z nich. To mi musi wystarczyć. I wspomnienia, jakie zachowam. Dlaczego chce mi się płakać? Głos mu lekko zadrżał. Mnie też. W końcu spędziliśmy razem całe życie. Skoro jednak tak musi być. Nie mogę pozwolić, żeby przeze mnie coś ci się stało. Pogładził ją po policzku, przytulił. Tkwiła w jego ramionach jak bezwładna kukła. I tak długo ryzykowaliśmy. Dłużej nie możemy. Nie możemy. Powtórzyła choć na usta cisnęło jej się słowo dlaczego. Powiedz, że to rozumiesz. Przynajmniej spróbuj, albo skłam, że rozumiesz. Nie rozumiem, odrzekła w myślach. Jeśli ludzie się kochają, to choćby zapłonął cały świat, powinni być razem. Wtedy łatwiej przetrwać najpodlejszy czas. Jednak wbrew temu co czuła nie była w stanie prosić, bez nią został. Rozumiem. Uśmiechnęła się z wysiłkiem, sącząc kłamstwo przez usta, a potem dokończyła szczerze. Zawsze najpierw myślałaś o mnie. Jesteś najlepszym z ludzi, jakich znam. Babcia miała rację. Jest w tobie jasne światło, które rozprasza każdy mrok. Nigdy się nie zmieniaj, Franc. Dziękuję. Przyłożył usta do jej czoła. Ten pocałunek zabolał ją jak żaden inny. Odsunęła się więc nieznacznie, by przerwać od rękę. Jeśli to koniec niech stanie się teraz. Bez znieczulenia. Mam do ciebie prośbę. Wymawiając te słowa nie poznała swojego głosu. Spełnię każdą. Zamknę teraz oczy, a ty odejdź po cichu. Gdy jej otworzę chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał świat bez ciebie. Muszę się do niego przyzwyczaić. Zamknęła oczy, Franc znów pocałował ją w czoło. Zawsze będę cię kochać, powiedział i wstał z ławki. Po chrzęście gałązek na ścieżce liczyła oddalające się kroki. Wszedł szybko, jakby i jemu nagle się śpieszyło. Doliczyła do dziesięciu, a potem wszystko ucichło. Tylko ptaki wciąż tak samo świergotały i wiatr szumiał w konarach drzew. Jeszcze nie podnosiła powiek. Serca też już nie miała, choć przecież biło. Ale to tylko mięsień pompował krew. To prawdziwe pobiegło za Francem. A ja chciałabym przestać cię kochać, skoro nie możemy być razem, Szepnęła w przestrzeń. Wreszcie otworzyła oczy. Świat tonął w zieleni, lecz dla niej poszarzał w jednej chwili. Podniosła się z ławki i ruszyła do wyjścia z parku. Mijali ją jacyś ludzie rodziny z dziećmi para z pieskiem która wybrała się na popołudniowy spacer. Miasto też wyglądało tak samo, gdy jechała dorożką do centrum. Tylko że teraz nic już nie było takie samo, choć z pozoru nic się przecież nie zmieniło. Wszędzie łopotały hitlerowskie flagi, wisiały portrety Führera, a na drzwiach kawiarni widniały kartki Żydom wstęp wzbroniony. Na ulicach roiło się od żołnierzy Wehrmachtu, tu i tam przechodzili SS-mani w czarnych mundurach. Na placu przed pomnikiem plebiscytowym maszerowała liczna grupa wyrostków z Hitler Jugend, hajlowali służbiście przed mijającymi ich oficerami SS. Liska patrzyła niewidzącym wzrokiem na uliczny ruch jeździły tramwaje, auta i dorożki, toczyło się codzienne życie. Z tą różnicą, że dawne żydowskie sklepy, teraz prowadzili Niemcy, albo stały pozamykane na głucho. Odkąd pod koniec zeszłego roku spalono synagogę, Żydów prawie w mieście nie było, choć do nich należała większość tutejszych domów towarowych i magazynów. Polaków też ubywało. Ta resztka, która została po dawno przegranym plebiscycie, kurczyła się jeszcze bardziej. Wyjeżdżali stąd do kraju przed nazistowskimi prześladowaniami. Ona nie chciała wyjeżdżać. Nie umiałaby zostawić rodzinnej warmi, ani też mimo wszystko ojca. Jadąc w stronę południowej dzielnicy miasta, mimowolnie wpatrywała się w widniejące na horyzoncie czerwone budynki szpitala psychiatrycznego w Kortau. Ponure miejsce to Kortau, panno Langer. Odezwał się po polsku dorożkarz, odwróciwszy się przez ramię. Mówią, że kto raz wejdzie do tego szpitala żywy nie wyjdzie. Mój powinowaty robił u nich zapalacza. Opowiadał ostatnio, że tam masowo ludzi kastrują, żeby hitlerowski naród nie był ułomny. Znowu odwrócił się do pasażerki. Miał około pięćdziesięciu lat, szczupłą sylwetkę i ogorzałą od słońca lekko pobrużdżoną twarz. Bliska była w takim stanie ducha, że nie mogła skojarzyć tego mężczyzny w białej koszuli. I maciejówce na głowie, który nie bał się głośno mówić o takich sprawach. Też o tym słyszałam. Przepraszam, skąd pan mnie zna? To jak jestem. Panienka z polskiej szkoły. Mój romuś do biblioteki tam chodzi. Czytać lubi, a u was dużo polskich książek. Ach, prawda, dopiero teraz rozpoznała w mężczyźnie ojca jednego ze szkolnych Urwisów. Pan wybaczy, mam dziś ciężki dzień. Jak romuś? Gania po podwórku z innymi dzieciakami, jak to w wakacje, ale do szkoły chce wracać. Tylko że. O wojnie ludziska gadają. Sama panienka widziała, ile tej hitlerowskiej cholery szwenda się po mieście. Hitler co róż dla rzeszy coś zagarnia. Austrię, Czechosłowację, kto wie, czy i Polski nie ruszy. Niby mamy gwarancję Brytyjczyków, ale. Oby nie wyszły psu na budę te ich gwarancje, gadał, jakby ktoś go pytał. Żydów też już prawie nie ma. A tylu ich tu było. Tę garstkę, która została. Powie panienka Niemcy upchnęli, jak śledzie w domu starców za synagogą. Ciężkie czasy na nich nastały. Nie, żebym specjalnie był za Żydami, ale przecież to ludzie. Liskę wojna, polityka i kwestia żydowska obchodziły w tym momencie najmniej, choć sprzeciwiała się panoszeniu nazistów, lecz się nie odzywała. Co innego zaprzątały jej myśli? Nie mogła sobie wyobrazić, jak będzie dalej żyć bez Franca. Czuła w sobie taką pustkę, że zacisnęła oczy, aby nie rozpłakać się z żalu. Pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Żeby tylko Hitler polskich szkół nie chciał u nas zamknąć, ciągnął fabisiak nieświadom, co się dzieje z jego pasażerką. On teraz tu więcej niż bohater. Sypnął groszem w ostatnich latach, żeby zdobyć uznanie w prusach. Sama panienka widzi, ile domów w mieście nabudowali. Drogi też budują, szkoły, melioracje po wioskach robią. Bo przez ten przymus pracy na rzecz państwa, jaki Hitler wprowadził, rąk do roboty nie brakuje, to i sukces widać. Robota jest, a przez to ludzi z biedy nie klepią. Wszyscy swoją kieszenią patrzą, więc wysławiają wodza pod niebiosa. A już szczególnie Mazurzy. Oni wszyscy za Hitlerem. — Pan też? — zapytała trochę obcesowo, gdyż drażniło ją gadulstwo mężczyzny. Nagle wszystko ją drażniło. Nawet ładna pogoda. Co panienka? Nieledwie się oburzył i kolejny raz odwrócił się przez ramię. Ja polak. Polakiem się urodziłem i Polakiem umrę. Mój dziadek powiedział kiedyś to samo, że urodził się Polakiem i Polakiem umrze. Wspomniała, a potem dodała łagodniej. Przepraszam, jeśli pana uraziłam. Ej, a nie taki obraźliwy. Uśmiechnął się, ukazując pożółkłe od tytoniu zęby. A gdyby panienka potrzebowała coś przywieźć, zawieźć czy załatwić, to ja zawsze służę pomocą. Umyślnego pchnąć i wnet się zjawię. Za torami mieszkam. Pierwszy dom przy wieży, powiedział, kiedy podjechali pod starą willę, w której wynajmowały z babcią czteropokojowe mieszkanie na parterze. Dziękuję, panie Fabisiak. I proszę pozdrowić Romusia. Zobaczymy się po wakacjach. Jeszcze ma trochę czasu na odpoczynek przed szkołą. Mm. Oby tylko... tylko było gdzie wracać, panienko. Ach, westchnął. Markę się należy. Zapłaciła za przejazd i ruszyła do furtki. Babcia, Augusta, na pewno jak zwykle czekała na nią w oknie, gdyż Liska nie zdążyła włożyć klucza, gdy od środka zachrobotał zamek i otworzyły się drzwi. Długo cię nie było, powiedziała na powitanie wysoka, siwowłosa kobieta w granatowych spodniach i szarej bluzce. Coś zrobiła z tymi kwiatami, że zostały same badyle? Liska dopiero teraz spostrzegła, że zerwała z różyczek prawie wszystkie płatki. Odłożyła resztki bukietu na komutkę w korytarzu i rozejrzała się po mieszkaniu. Jeszcze przed spotkaniem z Francem uważała je za przytulne, choć było urządzone w ciemnych barwach. Ciężkie machoniowe meble, należące częściowo do właściciela willi stały na tle oliwkowych ścian. Jedną zapełniała domowa biblioteczka, gdyż wraz z Augustą nie szczędziły pieniędzy na zakup książek polskich, które głównie sprowadzały z kraju, trochę francuskich i kilka niemieckich. Nawet tych zakazanych, jak Manna, którego dzieła kilka lat temu płonęły na stosach w Rzeszy. Augusta przy całym swoim pragmatyzmie nie zamierzała się w to włączać. Palenie książek jest jak plucie w twarz intelektowi. A naród, który pali książki, nie jest wart nawet splunięcia. Burczała przed laty i nadal trzymała mana na półce. Honorowe miejsce zajmowała trylogia Sienkiewicza, którą kiedyś w prezencie ślubnym pan Samulowski z Getrwałdu podarował matce liski. Teraz jednak wszystko wydawało się wyjątkowo ponure. Trzeba tu odmalować na biało. odrzekła niemrawo. Widok saloniku, gdzie zwykle sypiał Franc, kiedy przyjeżdżał z uniwersytetu, jeszcze bardziej ją przygnębił. Salon też trzeba przemeblować. Tak nie jest ustawny. Nie zawracaj mi teraz głowy meblowaniem i malarzami, fuknęła Augusta, przyglądając się osowiałej wychowanicy. Przecież widzę, że coś się stało. Franc, kiedy przyjdzie? Franc nie przyjdzie. Odrzekła Liska utkwiwszy wzrok w drzwiach kuchennych. Prowadziły do sionki, która wychodziła na podwórze z tyłu domu. Od jakiegoś czasu Franc korzystał z tego wejścia. Dzięki rozłożystym drzewom, jakie rosły od podwórka i zadaszeniu wchodzący, którzy nie chcieli się zbytnio afiszować z wizytą, mogli się dostać do środka prawie niezauważeni. Tym bardziej, że za willą, gdzie wynajmowały mieszkanie, nie było innych domów. Nie przyjdzie? Dlaczego? Ugotowałem więcej, bo Franc zawsze głodny jak wilk. Co prawda, obiad jednogarnkowy w myśl zaleceń Firera. W głosie Augusty zabrzmiała jak złośliwość, ale wyjątkowo smaczny. Liska nim odpowiedziała, weszła do swojego pokoju i wzięła z serwantki ołowianego żołnierzyka. Dostała od Franca wiele upominków, ale ten czerwono-niebieski pruski kawalerzysta był jej najdroższy. Leżała jeszcze w kołysce, kiedy Franc go jej podarował. Oglądała przez chwilę zabawkę z odrapaną farbą, nim zwinęła się w kłębek na kanapie i obwieściła. Rozstaliśmy się, babciu. Rozstaliście się? powtórzyła zdumiona Augusta, przysiadłszy obok. Czemu? Bo w trzeciej rzeszy nie ma miejsca na niepolityczne uczucia, mówiła Liska, nie hamując już łez. Bo Franc uznał. Że tak będzie dla mnie bezpieczniej. Nie miała przed babką u większych tajemnic, dlatego powtórzyła przebieg rozmowy z ukochanym, lecz zwierzenia nie przyniosły jej ulgi. Popłacz sobie. To pomaga tulić żal. Augusta gładziła dziewczynę po plecach. Nie była skłonna do wylewności. Uważała ją za niepotrzebną słabość, lecz dla Liski robiła wyjątek. Sama kiedyś przeżywałam podobne rozczarowanie, więc wiem, co czujesz, ale nie rozpaczaj. Jak mam nie rozpaczać? chlipnęła Liska. Na zielonym obiciu kanapy wykwitły mokre plamy od łez. Franc był całym moim życiem. Mówiłaś, że jesteśmy sobie przeznaczeni? Zapisani w gwiazdach, a teraz co? Koniec? Tak raptem zgasły dla nas gwiazdy? Gwiazdy czasem kłamią, stwierdziła Augusta i po chwili dodała: Może sytuacja naprawdę tego wymaga, skoro Franc zdecydował się na tak radykalny krok. I mniej chodzi o politykę, a bardziej o rodzinne zaszłości. Langerowie zawsze stali reuterom kością w gardle. Teraz tym bardziej mogłoby z waszej znajomości wyniknąć coś niedobrego, czego Franz wolał uniknąć. Wiem tylko, że to tak bardzo boli. Rozumiem twój ból, ale jesteś silna, gdy go przetrawisz, będziesz jeszcze silniejsza. Ty też stałaś się silniejsza? Po tym, jak zostałeś sama? Owszem, choć to trochę trwało. I nie miałam wtedy przy sobie nikogo, kto by mnie pocieszył. Ty masz mnie i ojca. Powinnaś go odwiedzić. On i tak prawie się do mnie nie odzywa. Nawet mnie nie zauważa. Jednak to wciąż twój ojciec, który kiedyś wybrał wojnę zamiast mnie. Burknęła. To też stanowiło niezabliźnioną ranę, której teraz nie chciała dotykać. Może to wcale nie była miłość z jego strony? Twój ojciec świata nie widział poza twoją matką. Dlatego z desperacji, gdy umarła, pojechał na wojnę z bolszewikami. Nie było to rozsądne, lecz u was, Langerów, uczucia i ideały zawsze szły przed rozsądkiem. Jak kochaliście, to na zabój. Jak nienawidziliście, to na śmierć i życie. Jak w coś wierzyliście, to do upadłego. Nic po środku. Tylu was było, a zostały po was prawie same groby. Ja nie o ojcu, babciu, tylko o Francu. Liska usiadła na kanapie, objęła rękami kolana i oparła o nie brodę. Może już sobie znalazł kogoś bardziej odpowiedniego rasowo, a mnie tylko mydlił oczy tą troską? Może chce mieć idealne aryjskie dzieci z jakąś Hertą czy Helgą? Przecież to w myśl polityki wodza i klanu rejterów. Szydziła, żeby poczuć się odrobinę lepiej, lecz nie skutkowało. Wiedziała, że krzywdzi Franca, mówiąc w ten sposób, jednak nie mogła się powstrzymać. Przestań wymyślać niestworzone rzeczy! fuknęła Augusta. Znam dobrze was oboje. Wiem, że dla Franza to tak samo trudne jak dla ciebie. Czasem jednak tak bywa, że największym przejawem miłości jest pozwolić komuś odejść. Ja tak nie uważam. Wolałabym zginąć razem z nim niż żyć bez niego. Ach, ta młodość, westchnęła Augusta. W głębi serca czuła ulgę, że tych dwoje się rozstało. Może unikną tego, co kiedyś ujrzała w swojej wizji. Nigdy więcej żadna jej nie nawiedziła, lecz to, co wtedy zobaczyła, dwoje ludzi wiszących nad morzem krwi i zwęglonych trupów, naprawdę nią wstrząsnęło. Minęło dwadzieścia lat, a Augusta wciąż nie mogła zapomnieć tamtego obrazu. Nigdy nikomu o nim nie powiedziała, nawet listce. Było jej żal rozpaczającej dziewczyny, lecz uznała, że z dwojga złego lepsze to niż kuszenie losu. Poklepała swą podopieczną pokolanie i wstała z otomany: Odgrzeje ci zupę. Zrobiłam krupnik. Zjesz, a potem się wyśpisz. Sen jest najlepszy na wszystko powiedziała. No może to naprawdę nasza Langerów klątwa, że kochamy za bardzo, wierzymy za mocno i upieramy się za nadto. Rzuciła w przestrzeń liska. Naprawdę myślałam, że ja i Franc, że to, co nas łączy to już na zawsze, że stworzymy razem dom i nic temu nie przeszkodzi. Ani Hitler, ani trzecia Rzesza. Ani nawet wszyscy rejtarowie? Twoje życie powinno zależeć wyłącznie od ciebie, a nie od jakiejś klątwy. Masz dopiero dwadzieścia lat. Poradzisz sobie z rozstaniem. Jak mam sobie poradzić, kiedy tutaj dziewczyna przyłożyła rękę do piersi Mam dziurę zamiast serca. Franz ma podobną też cierpi. I za bardzo nie ma, kto go pocieszyć. Pamiętaj, że cokolwiek cię w życiu spotka, dopóki ono trwa. Nawet po najczarniejszej nocy wstaje nowy dzień, a z nim nowe nadzieje. Poza tym nikt nie wie, jak się to wszystko jeszcze potoczy. Może to, co dziś wydaje ci się wielkim dramatem za tydzień lub dwa, a przestanie nim być. Rozdział drugi. Pamiętnik Liski. Tymczasem minął tydzień, potem drugi i trzeci, a Liska wciąż tkwiła w marazmie, w jakim nigdy wcześniej nie była. Trwały wakacje, więc nie musiała chodzić do pracy. Snuła się po domu, z kąta w kąt, nie mogąc sobie znaleźć ni miejsca, ani zajęcia. Nic jej nie cieszyło, na niczym nie mogła się skupić. Popłakiwała po kątach i właściwie nie wychodziła z domu, choć zaczęły się żniwa, a zwykle wtedy. Wyruszała do partonga, do pomocy. Teraz nie była w stanie. Ojcu miał kto pomagać, a i tak nigdy nie dostrzegał jej obecności, więc po co miała tam jechać? Chciała tylko jednego, żeby przestała ją dręczyć ta nieznośna tęsknota i żal. Długo to jeszcze potrwa? Spytała tego popołudnia Augusta, widząc, jak zwinięta w kłębek na łóżku liska. W niezmienionej od kilku dni sukience, od godziny wpatruje się w zdjęcie Franca. Nie wiem, zależy jak długo można żyć bez serca. Odrzekła markotnie wychowanica, nie zmieniając pozycji. Dramatyzujesz, podsumowała po swojemu Augusta, po czym wyszła do sąsiedniego pokoju. Wróciła po chwili niosąc kajet w sztywnych okładkach. Położyła go przy liście i nakazała. — Napisz tu wszystko, co cię uwiera. Taki rodzaj pamiętnika albo rozrachunku z przeszłością. — Mam pisać pamiętnik? Po co? Dziewczyna wzruszyła ramionami. Jedyny ruch na jaki się zdobyła od godziny. — Freudem, co prawda, nie jestem, ale jako niedoszła lekarka zalecam ci taką terapię dla duszy. — oznajmiła Augusta, przypaliwszy papierosa w długiej lufce. — Nawet nie wiedziałabym, od czego zacząć. No, zwykle zaczyna się od początku. Wyrzuć na papier swoje żale. Pozbądź się tego z duszy, a potem podżyj albo spal i zacznij nowe życie. Z Francem czy bez. Ono zawsze będzie należeć do ciebie. Ciekawe lekarstwo. Pamiętnik. I co potem, jak już wszystko napiszę? Będzie mi lżej? Nie wiem, ale możesz zacząć nowy rozdział. Niby jaki? Na przykład... Pojechać do Krakowa i zdawać na uniwersytet. Pieniądze są, więc nic nie stoi na przeszkodzie prócz twoich chęci. Nie powinnaś skończyć nauki na poziomie gimnazjum, masz potencjał, nie wolno tego marnować. Wrzeszy nie przyjmą cię na żaden uniwersytet, bo jesteś kobietą, a jak wiesz, w myśl nowej polityki tych półgłówków u kobiet intelekt jest mniej ważny niż płodność i dzietność, więc wyjedź na studia do Krakowa. To moja rada. Pomyślę, odrzekła obojętnie. Najpierw jednak uporam się z tym pisaniem, skoro ma ono w czymś pomóc. No wreszcie. Augusta przewróciła oczami. Powinnaś też skontaktować się z pieniężnym. Umówię cię z nim. Z pieniężnym? Spytała zdziwiona Liska, podnosząc się opieszale z łóżka. W jakim celu? Co znów babcia wymyśliła? Choćby w takim, żebyś się ogarnęła i poszła do ludzi. Poza tym, Pieniężny jest wydawcą polskiej gazety, i jego nazwisko wiele znaczy w polskich kręgach. Nie tylko tutaj, ale i w kraju. Mogą ci się przydać jego rekomendacje na Uniwersytet w Krakowie. Hm. Załatwię to. Widzę, że już zaczęłaś meblować mi życie. O, ktoś musi, skoro sama nie wykazujesz do tego chęci. Wychodzę na chwilę, a ty zabieraj się do pisania. Oznajmiła Augusta i wymaszerowała spokoju, stukając obcasami. Liska zwłóczyła do wieczora, nim wreszcie zabrała się do pisania, które niby miało jej w czymkolwiek pomóc. Jedyne, co mogło jej pomóc i czego w głębi serca pragnęła, to aby Franz wrócił. Ostatecznie jednak bardziej dla świętego spokoju usiadła do pamiętnika. Kiedy wieczorem Augusta zobaczyła przez szparę w uchylonych drzwiach, pochyloną nad zeszytem liskę, która przy świetle lampy na biurku wylewała z siebie wszystkie smutki, pomyślała o tym, co zdarzyło się niegdyś przed dwudziestoma laty, a co zapoczątkowało nieuchronny ciąg zdarzeń. Z całych sił pragnęła, aby ta dziewczyna, którą kochała jak rodzone dziecko, uwolniła się od wszystkiego, co kiedyś stało się klątwą langerów. Tak samo jak chciała tego dla Franca, on też był jej bliski. Pamiętnik Liski. Nie pamiętam swojej matki, ale wydaje mi się, że pamiętam jej czuły głos, kiedy śpiewała mi kołysankę i mówiła do mnie Liska. Naprawdę nazywam się Elżbieta, ale odkąd się urodziłam, wszyscy wołają na mnie po warmińsku, Liska. To imię wybrała dla mnie mama. Została mi po niej trylogia Sienkiewicza, warmiński czepiec, strój i trochę drobiazgów. Wiem, że mama bardzo mnie kochała. Ze ślubnego zdjęcia rodziców wiem także, jak wyglądała. Po niej odziedziczyłam rysy twarzy i ciemniejsze włosy, po ojcu mam niebieskie oczy. Miałam zacząć od Franca, bo rozstanie z nim boli mnie najbardziej, a mimowolnie zaczęłam od mamy. Widać jej brak tkwi we mnie głębiej niż mogłam przypuszczać. Ponoć po mamie jestem też odważna, lecz nie wiem, w czym ta moja odwaga się przejawia. Nie sądzę, bym się odważyła wskoczyć w ogień jak ona, żeby ratować krowy, co akurat uważam za nierozsądne, mama właśnie dlatego zginęła. Ogień po dobore podłożyli starsi bracia Franca. Nigdy za to nie odpowiedzieli gdyż prócz mnie i Augusty nigdy nikt się o tym nie dowiedział. Upiekło się dranią. Już jako nastolatkowie byli okropni, teraz stali się niebezpieczni. Fanatycy nazistowskiej ideologii, zwłaszcza bliźniacy, Johann i Oswald. Najstarszy z braci rejterów, Herman, zajął się prowadzeniem rodzinnego majątku, ale też został gorliwym wyznawcą Führera, podobnie jak reszta klanu. Tylko Franc się wyrodził z rodziny, przez co stał się w ich oczach jeszcze większą zakałą. Obawiam się, czy naprawdę bracia nie zechcą się go pozbyć przy pierwszej nadarzającej się okazji, żeby dłużej nie hańbił nazwiska Reiter. Umarłabym, gdyby coś mu się stało? Franz do tej pory czuje do siebie żal za śmierć mojej mamy. Że nie uprzedził nikogo, co uknuli tamci nikczemnicy. Niesłusznie się obwinia. Był wtedy tylko dzieckiem, w dodatku terroryzowanym przez braci. Może to i lepiej, że rodzice wysłali go do szkoły z internatem w królewcu. Przynajmniej na kilka lat miał spokój od tych drani. Tęskniłam do niego, gdy wyjeżdżał na długie miesiące, ale wiedziałam, że zawsze o mnie myślał tak samo jak ja o nim. Dorastałam bez matki, bez ojca praktycznie też, lecz nie czułam się niekochana. Miałam Augusta i Franca najważniejszych ludzi w moim życiu, choć nie jesteśmy przecież połączeni więzami krwi. Moja prawdziwa rodzina zaczęła się kurczyć, gdy odchodzili kolejni Langerowie. Augusta miała rację, kiedy powiedziała, że tyle nas było, a zostały prawie same groby. Może to rzeczywiście cena uporu Langerów? Nasza klątwa. Mój dziadek, Jakub Langer, ciężko przeżył licytację gospodarki. Trochę pieniędzy na rzekomo źle naliczane przez lata podatki udało się zebrać. Część przesłał po cichu mój dobroczyńca, strej Joachim, część ofiarowała Augusta, ale i tak nie wystarczyło na spłatę. Urząd podatkowy nie chciał zaczekać na resztę. Od początku było wiadomo, że tak się właśnie stanie, gdyż nie chodziło o wyssane z palca źle naliczone podatki, tylko o to, żeby wyrzucić Polaków. Niecny plan kurta Reitera się powiódł. To on, ojciec Franca, kupił naszą ziemię. Wcale nie była mu potrzebna. Wydzierżawił ją od razu jakiemuś niemcowi. Potem, gdy straciliśmy gospodarkę, moja matka chrzestna, Waleśka wstąpiła do klasztoru sióstr katarzynek w Braniewie. Po ślubach przybrała imię Teresa. My zaś. Czyli babcia Zinka, dziadek Jakub i ja zamieszkaliśmy w chałupie u babki finki, siostry mojej babci. Dziadek z tej desperacji chciał oblać naftą rodzinną ziemię i ją spalić, żeby już nic więcej na niej nie wyrosło. Wciąż mam przed oczami tamten ranek policytacji, kiedy dziadek Jakub z płonącą żagwią poszedł w pole. Było to akurat przed żniwami, falowały złote łany. Chciał podłożyć ogień, lecz wycofał się w ostatniej chwili. Za bardzo kochał rodzinną ziemię, żeby tak ją sponiewierać. Pamiętam, jak wtedy ukląkł na polu, przyłożył czoło do ziemi i płakał. Ten obraz zostanie we mnie na zawsze. Od tamtego razu dziadek więcej nie odwiedził ojcowizny. Za bardzo go bolała jej utrata. Miał też coraz mniej sił. Podupadał na zdrowiu, lecz do ostatka ciężko pracował. Uprawiał poletko fynki, najmował się do roboty u innych gospodarzy, jeździł na targ, żebyśmy nie przymierali głodem. Kiedy już podrosłam na tyle, żeby coś rozumieć, dziadek zaszczepiał we mnie wszystko, co warmińskie i polskie. Lubiłam te nasze wieczorki, gdy razem z babcią Zinką opowiadali mi o kłobuku, smętku i szemlu który odwiedzał dzieci w Wigilię. Uczyli mnie ludowych piosenek i pacierza. Kochałam dziadków, a oni mnie. Oboje byli też bardzo dumni z Waleśki. Na świętej warmi mieć w rodzinie zakonnicę czy księdza od zawsze stanowiło powód do chluby. Tylko jednego tematu dziadek nigdy przy mnie nie poruszał. Był nim mój stryj, Joachim. Dziadek po śmierci nie wybaczył synowi, że wyparł się wiary, rodziny i polskości. Znam historię stryja Joachima i powody, dla których postąpił tak, a nie inaczej, za co spotkało go potępienie ze strony rodziny Langerów z wyjątkiem babci Zinki, która nigdy nie wyparła się syna. Zdjęcie jego córki Marysi, które stryj wysłał w jednym z potajemnych listów trzymała ukryte w modlitewniku. Na fotografii Marysia miała. Z sześć lat, teraz ma dwadzieścia parę. Nie wiem, co się z nią dzieje. Podobno wyjechała z Prus do Wilna. Chciałabym ją kiedyś poznać. Stryj zadbał też o mnie i dostałam w spadku po nim sporą sumkę, żebym mogła się kształcić, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Stryja Joachima widziałam tylko dwa razy. Przyjechał na pogrzeb babci, a potem dziadka. Sam przeżył rodziców ledwo o kilka lat. Zmarł w 1934 roku, o czym dowiedziałam się dopiero od adwokata, który przesłał powiadomienie o zapisie dla mnie. Moi dziadkowie też odeszli prawie jedno po drugim, najpierw babcia potem dziadek, wtedy też po dziesięciu latach ruskiej niewoli wrócił mój ojciec, akurat na pogrzeb dziadka Jakuba. Obcy milczący, wynędzniały. Pamiętam, że z początku się go bałam i nie czułam z nim żadnej bliskości. Ojciec zaś nie robił nic, żeby to zmienić. Wręcz mnie unikał i specjalnie się o mnie nie troszczył. Uprawiał pole Fynki, któremu zapisała przed śmiercią, zajmował się gospodarką, ale wciąż był mi obcy. Gdy zabrakło też ciotki Finki, właściwie zostałam sierotą. Miałam dwanaście lat. Mój chrzestny wuj Stach Kujawa radził ojcu, żeby mnie oddać gdzieś na służbę. Wtedy panował ten wielki kryzys i każdemu żyło się gorzej, Stachom też. Ich córki powychodziły za mąż i wyjechały do Westfalii, więc na posagi dla każdej wujostwo musieli sprzedać trochę gruntu, przez co w komorze zostawało im mniej. Syn wujostwa Kuba też się ożenił i sprowadził do chałupy żonę. Miłą, uczynną Urszulkę. Bardzo do siebie oboje pasują. Nie wniosła jednak takiego wiana, na jaki liczył w ujstach, więc utyskiwał, że kiedy pojawią się dzieci Kuby, nadal ich nie mają, choć są po ślubie ponad dziesięć lat, nie będzie co włożyć do garnka. Radził więc, żeby mnie oddać gdzieś na służbę, bo odpadłaby rodzinie jedna gęba do wyżywienia. Jednak sprzeciwiła się temu Augusta. Zabrała mnie do swojej chatki nad jeziorem, a ojciec nie protestował, może nawet się ucieszył, że zniknęłam mu z oczu. Augusta troszczyła się o mnie i dbała o moją edukację. Wtedy jeszcze władze nie pozwalały otwierać w Prusach polskich szkół, więc chodziłam do niemieckiej. Lecz nawet gdy już zaczęto otwierać polskie szkoły, Augusta mnie do niej nie przeniosła. Za bardzo wierzyła w naukę i zdrowy rozsądek, żeby się na to zdecydować. Wiedziała, że po czterech klasach polskiej szkoły już nigdzie dalej nie będę mogła się uczyć. To dawało wilczy bilet, a auguście zależało, żebym poszła na studia, bo takie było marzenie mojej świętej pamięci matki. Ojca nie obchodziło, czy chodzę do szkoły polskiej czy niemieckiej. Wciąż byłam mu obojętna. Nie pamiętam, by kiedykolwiek mnie przytulił. Nie mieliśmy o czym ze sobą rozmawiać, z jednym wyjątkiem. Nie pozwalał, abym przyjaźniła się z Francem. Reiterowie stali się dla mojego ojca śmiertelnymi wrogami, choć nie wchodziliśmy sobie w drogę. Stary reiter poważnie chorował od kilku lat. Może dlatego odpuścił sobie prześladowanie nas, albo już wystarczająco się pożywił naszą krzywdą. Nie wiem. Potykasz się z kimś od rejterów? Z tym francem? pytał za każdym razem ojciec, gdy się widzieliśmy. Nie. Kłamałam, gdyż nie zamierzałam się podporządkować jego woli. To dobrze, nie wolno ci z nikim od nich się widywać. Odwiedzała ojca często, żeby ogarnąć chałupę, a także coś ugotować, i na tym nasze rozmowy się kończyły. Prócz uwag o gospodarce, uprawach, zasiewach i plonach, a rzadziej o tym, jak się uczę, nie mieliśmy wspólnych tematów. Uprawiał ziemię, robił co do niego należało, ale stał się mrukiem i odludkiem. Z roku na rok dziwaczał coraz bardziej. Z nikim na stałe się nie związał. Nigdy nie zaproponował, żebym się do niego przeniosła od Augusty. I dobrze, nie umiałabym z nim mieszkać. Myślę, że lubił swoją samotność, żeby móc w spokoju tęsknić za moją matką. Mimo, że ojciec stał się dla mnie obcy, w jakimś sensie czuję się za niego odpowiedzialna. Odkąd mieszkam w Olsztynie rzadziej jeżdżę do Bartonga, choć zawsze jestem tam na żniwa, sianokosy i na święta, tylko w tym roku nie pojechałam. Czasem ojciec przyjeżdża do miasta dostarcza warzywa do szpitala w kortału. Obawiam się, czy kiedyś nie zechcą go tam zatrzymać, jeśli się zorientują, że coś się z nim nie tak, wtedy już stamtąd nie wyjdzie. Wszyscy w mieście wiedzą, co się dzieje w tym szpitalu. Sterylizacja nie jest żadną tajemnicą, ale coraz częściej mówi się też o wykonywanych tam eutanazjach. Nie mogę nawet o tym myśleć, a co dopiero pisać? Trzecia Rzesza jest bezwzględna dla umysłowo chorych. Nie chciałabym, żeby mój ojciec podzielił ich los. To w końcu mój ojciec. Piszę chaotycznie, tyle się we mnie kłębi wszystkiego, ale nie potrafię uporządkować myśli, by trzymać się jednego wątku. Nie mam żadnej przyjaciółki, ale nigdy nie potrzebowałam ich mieć. Już wspomniałam, że dwie najważniejsze osoby w moim życiu to Franz i Augusta. Stała się dla mnie opiekunką, babką, matką, przyjaciółką i nauczycielką w jednym. Wszystko, co potrafię i czym jestem, zawdzięczam jej właśnie. Mam niemiecką maturę, jednak w niemieckim gimnazjum dla dziewcząt i w Związku Niemieckich Dziewcząt, do którego musiałam należeć, uczono mnie przede wszystkim, jak być dobrą gospodynią i matką. W nazistowskiej Rzeszy idealna kobieta powinna być zdrowa, płodna i potulna, zaś mądra tylko na tyle, żeby gospodarnie prowadzić dom i wychowywać dzieci w kulcie wodza. Prawdziwą naukę odbywałam w domu. Augusta przerabiała ze mną polską literaturę, historię, łacinę, francuski, nawet anatomię. Uczyła mnie wszystkiego, co sama umiała. Franca też uczyła, kiedy przyjeżdżał z królewca i wbrew zakazom rejterów przychodził do chatki nad jeziorem. Choć potem zbierał w domu cięgi, nawet to go nie odstraszyło, żeby się ze mną widywać. Augusta stała się także najbliższą powierniczką Franca, bliższą niż jego własna matka. Franz skończył gimnazjum i zaczął obowiązkową pracę dla Rzeszy, kiedy ja poszłam do średniej szkoły. Los musiał nam sprzyjać, ponieważ Franza skierowano do prac przy budowie domków w Olsztynie, a ja też zaczęłam tam naukę. Wtedy u nas pomieszkiwał. To był nasz najpiękniejszy czas. Augusta nie chciała, żebym codziennie chodziła kilka kilometrów z Bartonga do szkoły, zaproponowała więc mojemu ojcu, że wynajmie mieszkanie i przeniesie się ze mną do miasta. Ojciec, jak zwykle, nic na to nie powiedział, co potraktowała jako zgodę. Pieniądze na dalsze kształcenie miałam z zapisu Stryja Joachima, lecz i bez zapisu babcia chciała przeznaczyć na moją naukę swoje oszczędności. Mniej więcej w tym samym czasie niespodziewanie odziedziczyła pewną sumkę po mężczyźnie, który kiedyś złamał jej serce i karierę lekarki. Tego człowieka musiało naprawdę gryźć w sumienie, skoro uwzględnił w testamencie swą porzuconą narzeczoną i przeznaczył dla niej część majątku, jakiego się dorobił. Dzięki temu wynajęła większe mieszkanie niż pierwotnie planowała, żeby także Franc miał u nas swoje miejsce. Mieszkamy w kilku wygodnych pokojach na parterze Willi, która należy do właściciela tartaku. Na piętrze też jest mieszkanie, ale nikt w nim nie mieszka, więc jesteśmy tu same. Teraz, gdy Franc nie będzie już tu przyjeżdżał, staniemy się jeszcze bardziej same. Po tym, gdy po maturze wypełniłam roczny obowiązek pracy na rzecz państwa, dostałam posadę w bibliotece w polskiej szkole. Pracuję tam od roku. Lubię swoje zajęcie. Martwię się tylko, że coraz mniej dzieci chodzi do naszej szkoły. Tyle razy wybijano nam szyby w oknach, że trudno zliczyć. Ze strachu przed niemieckimi prześladowaniami rodzice przenoszą dzieci do niemieckich szkół. Co będzie, jeśli naprawdę pozamykają w Prusach polskie szkoły? Miesiąca nie ma, odkąd hitlerowcy zabronili odprawiać w kościele msze po polsku. Coraz mniej jest miejsca na rodzinnej ziemi dla Polaków. Coraz niebezpieczniej im między Niemcami. Znów nie trzymam się głównego wątku. A więc po odbyciu obowiązkowej służby na rzecz państwa, Franz zdecydował się studiować psychologię i nauki o wychowaniu, żeby zmieniać ludzką mentalność i przekonywać, że dzieci należy kochać, a nie tresować jak psy, czego sam doświadczył. Wybór nie spodobał się jego ojcu, który uznał takie studia za niemęską fanaberię, wręcz zniewieścienie i hańbę. Zdaniem Kurta Reitera tylko kariera wojskowa była odpowiednia dla prawdziwego mężczyzny i wzorowego Niemca. Ale Franc coraz mniej liczył się ze zdaniem ojca, coraz rzadziej także go odwiedzał. Zakomunikował mu, że nie zamierza zmienić decyzji w kwestii kierunku nauki. Najwyżej nie będzie studiować, wyjedzie gdzieś do pracy i więcej nie wróci do domu, który tak naprawdę nigdy nie był domem, o jakim marzył. Stary rejter się wściekł, że Franc znów go rozczarował. Byłby go w gniewie wydziedziczył, podjudzany przez starszych synów. Wtedy jednak tak naprawdę po raz pierwszy ujęła się za francem jego matka. Między rejterami doszło do karczemnej awantury. Truda zagroziła, że odejdzie od kurta, jeśli ten nie zaakceptuje wyboru syna. Ostatecznie stary Reiter zgodził się łożyć na tę psychologię i franc rozpoczął studia w królewcu. Niestety, wybrał je w złym czasie, więc prędko się rozczarował. W III Rzeszy łagodne wychowanie jest niepożądaną słabością. Pokolenie idealnych Aryjczyków ma być zwinne jak hart, wytrzymałe jak skóra. I twardy jak stal. Kurt Reiter znacznie wyprzedził epokę, ponieważ tresował swoich synów, zanim jeszcze świat usłyszał o Hitlerze. Ci zaś w podobny sposób musztrują swoich synów, by wiernie służyli trzeciej Rzeszy. Nastoletni bratankowie Franca są prymusami w szkole SS. Kurt Reiter jest dumny z wnuków. Ja zaś jestem dumna z Franca. Wiem, że żadna, nawet największa indoktrynacja, nie jest w stanie go zmienić. Kiedy stał się dla mnie kimś więcej niż tylko przyjacielem? Chyba na rok przed moją maturą. Wtedy doszło między nami do czegoś więcej? Oddałam się mężczyźnie, którego kochałam i kocham całym sercem? Bo jak można nie kochać człowieka, który jest chodzącym dobrem? Franc jednak nie pasuje ani do swojej rodziny, ani do świata, w którym przyszło nam żyć. Na świat nie mamy zbyt dużego wpływu. Rodziny też się nie wybiera. Dla nas najlepszą rodziną stała się ta stworzona przez Augustę. My dwoje mogliśmy też mieć swoją. Szkoda, że Franc zdecydował tak, a nie inaczej. Nie potrafię się z tym pogodzić. Pisząc to. Miałam poczuć się lepiej, a czuję się, jakby wyssano ze mnie życie. Bez Franca będzie tak strasznie puste. Na zapiski Liski kapnęło kilka łez, rozmazując atrament w ostatnim zdaniu. Zaczynało już dnieć. Wzięła z sekretarzyka zdjęcie Franca w ramce i nie zdjąwszy z siebie ubrania, położyła się spać, tuląc do siebie fotografię ukochanego. Lepiej ci trochę? Nie spałaś prawie całą noc, powiedziała Augusta, kiedy jadły późne śniadanie. Osowiałość wychowanicy aż nadto rzucała się w oczy i wystarczyła za odpowiedź. Starsza kobieta przyciszyła radio, gdzie nadawano pełne ekspresji przemówienie Führera o powiększeniu przestrzeni życiowej dla Niemców. Wyłącz to, babciu. Liska się skrzywiła. Jak możesz słuchać tego półgłówka? Z socjologicznego punktu widzenia to interesujący przypadek. Odrzekła jej opiekunka, upiwszy łyk czarnej kawy. O, już godzinę tak przemawia. Ciekawam, czym się tak nakręca. Władzą, burknęła dziewczyna. O, raczej jakąś substancją. Może perwitinem? Perwitinem? Powtórzyła obojętnie liska, niemrawo smarując kromkę ciemnego chleba margaryną. Masła od dawna nigdzie nie można było dostać, bo zamiast niego Trzecia Rzesza potrzebowała armat. Margaryna smakowała jak twarda świeca. Od roku reklamują w gazetach te tabletki jako cudowny środek na wydajność. Każdy żołnierz Wehrmachtu ma je ponoć w przydziale. Mówiła Augusta celowo, usiłując skierować myśli Liski na inne tory niż rozpacz z powodu złamanego serca. Ta zaś, nic nie odpowiedziawszy, podeszła do okna. To od Saloniku wychodziło na główną ulicę, zatopioną teraz w przedpołudniowym słońcu. Po prawej stronie znajdowały się koszary, zapełnione żołnierzami Wehrmachtu. Z Placu Apelowego, gdzie trwała musztra, dolatywały gardłowe komendy. Czegóż tak wypatrujesz, moje dziecko? Niczego odrzekła przygnębiona. Ślęczałam nad tymi zapiskami, z których wyszedł jeden wielki chaos. Oh, w niczym mi nie pomogły. Jeżeli ten perwitin działa także na zapomnienie, sama będę go brać, bo kompletnie nie wiem, co dalej. Tobie nie potrzeba zapomnienia, a działania, odrzekła zdecydowanie Augusta. Włożyła do lówki papierosa, przypaliła i także podeszła do okna. Ty od razu zaczęłaś działać, kiedy rozstałaś się ze swoim narzeczonym? Tak to podobie spłynęło babciu? Nie, nie jestem kaczką, żeby po mnie spływało, ale prędko wyjechałam z Krakowa do Prus, więc poniekąd zadziałałam od razu. Czemu więc przyjęłaś spadek od człowieka, który złamał ci życie i karierę? Ja bym chyba uniosła się dumą. Nie obrażam się na pieniądze. Poza tym, za krzywdy zwykle powinno nastąpić zadośćuczynienie. To też mój niedoszły mąż, przynajmniej przed śmiercią, zachował się przyzwoicie. A co do unoszenia się dumą to wasza, langerów, specjalność. Ja jestem pragmatyczna i chyba lepiej na tym wychodzę. Powiem ci więcej, zrobię kolejny krok w tym kierunku i pragmatycznie zawieszę na ścianie portret Führera. Chcesz zawieść tutaj Führera? Powtórzyła Liska, przenosząc spojrzenie na babkę, gdyż nie była pewna, czy dobrze usłyszała. Augusta miewała niekonwencjonalne pomysły, lecz ten przekraczał wszelkie granice. Trzymasz w domu książki Manna i chcesz wieszać portret Führera? Przecież to kompletnie nielogiczne. Nie pojmuję cię, babciu. O, i nawet nie próbuj, bo ja sama siebie nie mogę zrozumieć, więc szkoda na to czasu. Augusta się roześmiała. <grytania> Hitlera powie, że wyłącznie z przyczyn pragmatycznych. Salutować przed nim nie zamierzam, ale chcę nam zapewnić względne bezpieczeństwo. Tyle się słyszy o rewizjach w mieszkaniach Polaków, wolę, abyśmy miały spokój. Jak zobaczą zdjęcie wodza na ścianie, to się od nas odczepią, gdyby przyszło komuś do głowy wpaść tutaj z niezapowiedzianą wizytą. Zrobisz, jak uważasz. Jedna rzecz mnie zastanowiła przy tej pisaninie. Liska zmieniła temat. Ojciec i Kurt Reiter to tacy wrogowie, a jednak stary Reiter zostawił ojca w spokoju. Wystraszył się, że przestaniesz go kurować? Ach, niewykluczone, gdyż przy jego nawracającym go uśmierzyć ból najlepiej umiem tylko ja odrzekła oględnie Augusta, zachowując dla siebie pewien sekret, dzięki któremu trzymała kurta w szachu. To, że jej specyfik pomagał mu bardziej niż lekarstwa z apteki, to jedno, ale też wiedziała o kurcie coś, co chciał głęboko ukryć przed światem. Zagroziła, że jeśli będzie szukał zemsty na Janie Langerze, albo napuszczał nań synów, to nie tylko przestanie mu pomagać, ale wyjawi jego wstydliwą tajemnicę. Zawarła z kurtem niepisany układ, w zamian za spokój langerów, zobowiązała się zachować milczenie w wiadomej sprawie. Nieświadoma tego, Liska oparła głowę o ramię babki i mówiła zapatrzona w rysujące się w oddali dachy szpitala w kortału. Boję się, czy ojca tam nie zamknął, wskazała brodą w stronę szpitala. Stał się takim dziwakiem. Nie pozwolimy, żeby go zamknęli w tej umieralni. W razie czego wywieziemy twojego ojca do Polski. Nigdzie się stąd nie ruszy, bo tutaj wszędzie chodzi po śladach mojej matki. Chyba dopiero teraz rozumiem, co czuł, kiedy umarła. Co nadal czuję? Pustkę. Tak wielką, że niczym nie umiał jej wypełnić. Nawet mną. Co się dziwisz? Augusta westchnęła. Stracił wszystko, co kochał. Twoją matkę, ziemię, wolność. Tylko, że prędzej czy później każda żałoba powinna ustąpić miejsca nowemu życiu. Lecz, jak widać, nie u twojego ojca. On jedynie z pozoru jest twardy. W gruncie rzeczy to bardzo wrażliwy człowiek. Żaden lek nie przymusi do życia, jeśli ktoś tego nie chce. Babcia Zinka też kiedyś popadła w taką melancholię. No, Zinka prędzej się otrząsnęła. Listy od Joachima dały jej nadzieję, że odzyska syna. Twemu ojcu też trzeba czegoś, co sprawi, że znów będzie chciał żyć, a nie tylko wegetować. Ale co to mogłoby być? Tego moja stara głowa nie wie. A ciężki z niego przypadek. Żal mi go, że wciąż się nie pozbierał. A jeśli i ja się nie pozbieram przez dwadzieścia lat. Może mamy to w genach? Co? Skłonność do melancholii. Franc był. Urwała i zacisnąwszy na moment powieki, dokończyła swoją myśl. Boże, jak to ostatecznie brzmi, był dla mnie tym samym, czym moja matka dla mojego ojca? A, jesteś z Langerów. Jeśli kochasz, to na zabój. Jeśli wierzysz, to do śmierci. Ale pozbierasz się prędzej czy później. Kobiety są silniejsze. Augusta pogładziła ją po plecach. Na dniach pojadę do Bartąga. Po raz pierwszy naprawdę chcę odwiedzić ojca. Rozdział trzeci. Obca wśród swoich. Kilka dni później Liska wsiadła na rower i ruszyła do Bartonga. Szosą za miastem jechał sznur ciężarówek wypełnionych żołnierzami. Gwizdali do niej, machali rękami i wołali z odkrytych platform samochodów – Hallo, Freulein! Dokąd jedziesz, ślicznotko? Proponowali, że ją podwiozą, żeby zabrała ich na ramę i wykrzykiwali inne grubiańskie zaczepki. Skręciła z szosy w boczną drogę do Bartonga. Patrzyła na mijane łąki schnące na polach snopki zbóż, rzekę wijącą się pośród traw wąż i strzechy bartonskich chat. Jednak nawet sielski pejzaż rodzinnych stron, skąpany w pełnym słońcu, nie był w stanie jej rozchmurzyć. Wszystko ją drażniło. Rower podskakujący na nierównej polnej drodze, szerokie nogawki spodni zahaczające się o pedały, duży kołnierz bluzki, który wiatr nawiewał jej na twarz. Widok bartąskiej kolonii, gdzie na wzgórzu stała w oddali samotna chata z niebieskimi okiennicami, też dziwnie ją dziś rozstrajał. Nie miała zbytniego sentymentu do rodzinnego domu, więc za bardzo nie przeżywała utraty ojcowizny. Lecz dziś ogarnął ją żal, że tak się stało. Nawet niemiecka mowa, która częściej niż warmińska dolatywała od pracujących na polu ludzi, irytowała ją bardziej niż zwykle. Dawnych mieszkańców w Bartongu już prawie nie było. Większość Polaków wyjechała stąd po plebiscycie, starzy poumierali, zlicytowane polskie gospodarstwa zasiedlili Niemcy albo ci, co im sprzyjali. Prócz ojca, Stachów, starego proboszcza i kilkorga dawnych sąsiadów, większość stanowili nowi, jak więc mieli mówić inaczej niż po niemiecku, tłumaczyła sobie sama. Dojeżdżała do wioski, gdy od drogi na Jondorf usłyszała wołanie. Liska! Odwróciła głowę, zatrzymała rower. Ścieżką między polami szedł syn Stachów, Kuba. Wysoki młody mężczyzna w luźnej koszuli i spodniach, wsuniętych w cholewki butów. Zamachawszy do liski, podbiegł kilka kroków. Cześć, Kuba. Uścisnęli się na powitanie. Dobrze cię widzieć — Myślałem, że przyjedziesz na żniwa, powiedział, przeczesawszy do góry ciemne włosy. Nie mogłam trochę. Chorowałam? Zmyśliła, ale nie chciała się przed nim tłumaczyć, choć właśnie z Kubą dogadywała się najlepiej z całej rodziny. Coś poważnego? zagadnął, przyglądając się jej uważniej. Rzeczywiście, trochę zmizerniałaś. Nic poważnego, już jest lepiej. Znów minęła się z prawdą. By oddalić rozmowę od siebie zapytała – poradziliście sobie ze żniwami? Ach, tyle tego pola, co kot płakał, więc jak mieliśmy sobie nie poradzić? No jedną sobotę żeliśmy u wuja Jana, a drugą u nas i po żniwach. Nie masz bagażu? Nie zostaniesz na dłużej? Przydałoby ci się trochę powietrza, boś blada. Przyjechałam tylko odwiedzić ojca. Chodźmy. Powiedziała, kierując się w stronę wioski – Prowadziła rower, kuba szedł obok. Jak z nim? A no, bez zmian. Westchnął. Zaglądamy do niego z ulą prawie co dzień. Matka też wpada, ale wuj chyba nie lubi tych wizyt. Mało się odzywa i prawie nas nie zauważa. Póki jednak nikogo nie wyrzuca, przychodzimy. Ula częściej, żeby coś ugotować i ogarnąć chałupę, jak to gburka. Dziękuję, że się nim opiekujecie. Za co masz dziękować? Przecież jesteśmy rodziną. Nie taką jak za życia dziadka Jakuba, ale wciąż rodziną. Jesteśmy? Spojrzał na nią, jakby szukał potwierdzenia. Jesteśmy. Wiem, że różnie było. Ciągnął, jakby się tłumaczył. Mój ojciec niespecjalnie dogadywał się z Langerami. Ciebie też nie palił się przygarnąć, gdy umarła Fynka. Ale ja mam więcej z Was. Znaczy, Z Langerów. Dobrze pamiętam, czego mnie uczył dziadek Jakub. To tak łatwo nie wychodzi z głowy. Z tobą jedną prócz Urszulki mogę pogadać i powiedzieć, co mi leży na sercu. Bo z moim ojcem nijak nie mogę się zgodzić. On się za Niemca, Kaśkę i Joankę wychwala, że bogato żyją w tej Westfalii, tylko ja w jego oczach polski odszczepieniec. Nie przejmuj się i rób swoje. <laughs> łatwo powiedzieć, kiedy żyjemy pod jednym dachem. Hata Augusty stoi pusta. Masz klucz. Możecie tam pomieszkiwać. Babcia nie będzie mieć nic przeciw temu. Hmm. Czasem tam chodzimy z ulą, kiedy ojciec za bardzo zajdzie nam za skórę. Czemuś taka ponura. Stało się coś? Przyjrzał jej się uważniej. Nie. Upał mnie, zmęczył i droga. Skłamała, gdyż nie była gotowa do zwierzeń. No a co więcej u was? Rodzice zdrowi? Zdrowi, a u nas powtórzył, wciągnąwszy głębiej powietrze. Na jego twarzy odmalował się wyraz rezygnacji. 15 sierpnia biorą mnie do Wehrmachtu. Biorą cię do wojska? powtórzyła, zaskoczona. Niestety. I nawet wykręcić się niczym nie wykręcę, bo mnie Hitler z syny odstrzelą. <grym> Myślałem, że mnie nie ruszą, bo gospodarka, przymusowe wojsko dawno odsłużyłem, ale sobie o mnie przypomnieli. Dużo chłopaków po wioskach też dostało powołania. Niby na ćwiczenia, ale coś mi śmierdzą te ich ćwiczenia. Chyba szykuje się coś gorszego. Masz na myśli wojnę? Coraz więcej ludzi o tym gada. Bo po co by tak brali do armii? Mojego ojca chyba nie wezmą? zapytała z obawą. On się do tego kompletnie nie nadaje? Kto ich tam wie? Nie ma jeszcze pięćdziesiątki, ale ruskie kompletnie zdrowie mu zabrały, więc może go zostawią w spokoju. Obyś miał rację, powiedziała, gdy doszli do wioski. Chałupa ojca znajdowała się na początku Bartonga, Stachów na końcu. Kuba poszedł u sobie, a Liska pchnęła furtkę i weszła na ojcowskie podwórze. Dreptało po nim kilka kur. Pośrodku obejścia stała studnia, za nią wznosiła się jednoizbowa drewniana chatka. Po prawej stronie była stodoła z obórką, za chałupą ogródek i sad, w którym czerwieniły się na drzewkach dojrzewające jabłka. Gospodarstwo prezentowało się więcej niż skromnie, ale schludnie. Nigdzie nie walały się porozrzucane sprzęty, na sznurze dosychała bielutka pościel. Ogródek też wyglądał na zadbany. Widać było kobiecą rękę. Jan Langer siedział w sadzie na ławeczce pod jabłonią, rękawy jasnej koszuli miał podwinięte i pochylony nad kajetem pisał coś w skupieniu. Liska po raz pierwszy ujrzała ojca nad notatkami, więc zdumiał ją taki widok. Tak go pochłaniała owa czynność, że nie zauważył zbliżającej się córki. Ta zaś przyglądała mu się w milczeniu. Już nie przypominał tamtego przystojnego, tryskającego szczęściem młodzieńca ze ślubnej fotografii. Postarzał się, wychudł. Znać było po nim lata niewolniczej pracy. Na ogorzałej od słońca zarośniętej twarzy widniały głębokie bruzdy, włosy miały mocno przyprószone siwizną. Otoczone siateczką zmarszczek, oczy też wydawały się bardziej zapadnięte. Kiedy tak nań patrzyła, ogarnęło ją współczucie. Dzień dobry, co ojciec tam pisze? Usiadła obok i zajrzała mu przez ramię, ale od razu zamknął kajet i wsunął go pod koszulę. Nic, burknął. Jego kamienna twarz ani na moment się nie rozjaśniła na widok córki. Po co przyjechałaś? Szorstkie pytanie sprawiło jej przykrość, ale odrzekła łagodnym tonem, starając się nadać głosowi ciepłe brzmienie: Żeby ojca zobaczyć. Mogłaś przyjechać na żniwa, a teraz tylko czas zmitrężyłaś. Mam robotę. Nie mogłam na żniwa. Za to teraz chętnie, ojcu, pomogę. Nie trzeba. Wstał z ławki i wyszedł z sadu, nawet nie spojrzawszy na liskę. Właściwie uciekł. Posiedziała pod jabłonką, wahając się, czy zostać, czy się stąd zabierać. W końcu zdecydowała, że jednak zostanie. Zerwała trochę czerwonych porzeczek na kompot i warzyw na zupę. Później w kuchni, połączonej z izbą, która nic się nie zmieniła od czasów jej dzieciństwa, zajęła się gotowaniem. Tutaj też zwracał uwagę panujący wokół ład. Drewniane sprzęty i sagany były stare, lecz doszorowane do czysta, a wszystkie kąty omiecione. Honorowe miejsce w izbie, jak w każdej warmińskiej chacie, zajmował domowy ołtarzyk. Stała tam figurka matki boskiej getrwałckiej, którą Liska pamiętała z czasów dzieciństwa. Nad figurką wisiało ślubne zdjęcie jej rodziców. Za każdym razem, kiedy odwiedzała ojca, na półeczce pod fotografią były kwiaty, zimą doniczkowe, a wiosną, latem i jesienią zerwane z ogrodu lub pola. Teraz też w wazonie pysznił się kolorowy, polny bukiet. — To do ciebie ojciec się modli, mamo — powiedziała półgłosem, wodząc palcem po twarzy ładnej dziewczyny w ślubnej sukience. Naraz w sieni zrobił się tumult i do izby weszły cztery osoby — Stach z Zośką i Kuba z Urszulką. Kuba trzymał przed sobą spory sagan przekryty czystym kawałkiem płótna. Co ty, Liska gotujesz? Powiedziała na dzień dobry ciotka Zośka, kobieta po sześćdziesiątce. Była solidnej budowy, obfity biust zdawał się rozsadzać haftki płóciennej koszuli. Pucułowate policzki miała upstrzone czerwonymi żyłkami. Na czole widać było ślady potu. Białą chustkę zawiązała z tyłu. My tu z obiadem dlatego mruka mojego brata, przyszliśmy, żeby zjeść razem przy sobocie. W jednym garze zgotowałam, bo taki teraz obyczaj, ale samo treściwe. Aleś ty miastowa! stwierdziła taksując bratanicę uważnym wzrokiem. Dzień dobry, dobrze was widzieć. Liska przywitała się z ciotką i resztą rodziny. Nie wiedziałam, że przyjdziecie, więc ugotowałam coś ojcu. Prawdę ciotka gada, całkiem żeś miastowa! Stach wycmokał Liskę w policzki. On też miał solidny brzuch, przerzedzone włosy i siwe wąsy. Chyba dobrze ci płacą w tej bibliotece. Nie narzekam, odparła dyplomatycznie, choć pensję miała skromną. Ile tam mogą Polacy płacić? Wuj machnął lekceważąco ręką. Ojciec znów o pieniądzach. Kuba przewrócił oczami, gdy Liska witała się z Ulą, ładną, niewysoką blondynką po trzydziestce, o delikatnej twarzy i ujmującym uśmiechu. – Dziękuję, Ula, że tu zaglądasz – powiedziała, ściskając żonę kuzyna. – Wszystko takie zadbane. – Ach, w domu nie mam za dużo do roboty, więc przychodzę do wujka Janka – odparła i dodała, posmutniawszy. – Wiesz, że mojego Kubę biorą do wojska? Mówią, że to tylko ćwiczenia. Boję się jednak, że coś gorszego. Powiedział mi, ale nie martw się na zapas, odrzekła uspokajająco liska. Może to naprawdę tylko ćwiczenia? Dałby Bóg, westchnęła tamta, żegnając się za maszyście. A żebyś wiedział, że pieniądze są ważne, mówił tymczasem Stach, rozsiadłszy się za stołem. I więcej ci powiem, synu. Dzięki Hitlerowi wszystkim żyje się lepiej. Tylko popatrz na swoje siostry. Niech ojciec nie zaczyna starej śpiewki z wychwalaniem Hitlera. Zirytował się Kuba, dostawiając krzesła do stołu. A co, nieprawda? Stach upierał się przy swoim. Ile więcej mamy pastwisk, jak Hitler kazał porobić meliorację? A? Teraz przynajmniej jest gdzie bydło wypasać. I z kryzysu kraj wydobył, bezrobocie zlikwidował, ziemi więcej obiecuje. To co? Złego spadasz z niego? Lepszego pokaż, skoroś taki mądry. Daj już spokój, Stasiek, z tą polityką przy sobocie. Wtrąciła się Zośka, która także sprzyjała Hitlerowi, bo odkąd zaczął przewodzić państwu, ludziom poprawił się byt. Im również, gdyż zyskali kawał pastwiska z dawnych nieużytków. Dyrygowała przy tym synową, nakrywającą do stołu. Nie miała do niej za dużo serca, jako że wciąż się nie doczekała wnuków od syna. Lepiej popytaj krześnicę, co u niej nowego. Zmizerniała, śliska. Za mąż, kiedy idziesz? Jeszcze nie planuję. Odrzekła, zdejmując z ognia gar zupy. Poczuła znajome ukłucie żalu, że jej marzenia o przyszłości z Francem obróciły się w pył. Nie chciała jednak pokazać przed kujawami słabości. — A to źle, że nie planujesz — powiedział Stach, zażywszy tabaki. — A drugie źle, że z Polakami trzymasz. — Jestem Polką. Mam się więc trzymać z daleka od swoich? Nie rozumiem, do czego chrzestny zmierza. Z trudem powściągnęła gniew, że wuj daje jej radę, o którego nie prosiła. Ha, taka kształcona jesteś, a prostych rzeczy nie rozumiesz. Musisz myśleć przyszłościowo, dziewczyno, odparł z wyższością. Mało to kłopotów w rodzinie przez polską politykę. A? Twój ojciec też przez to pomieszania zmysłów dostał. Ludzie w okolicy nie są ślepi i już gadają po płotkach, że Langer obłąkany. Niech ktoś doniesie, żeby się władzy przypodobać. To wnet go w wariatkowie zamkną. Nie gadaj tak, Stasiek, bo jeszcze nieszczęście na Jaśka ściągniesz, a to mój jedyny brat. Ofuknęła męża Zośka. Ja tylko ostrzegam, co może się stać. Dlatego najlepiej co prędzej liskę za mąż wydać, żeby na wieś wróciła i zajęła się Jankiem. Powiedział do żony, po czym zwrócił się do chrześnicy i nie zważając na jej chmurność ciągnął. Znajdziemy ci dobrego kawalera, takiego jak moi zięciowie, zaradne z nich chłopaki i w życiu, i pod pierzyną. <laughs> W dzieciach, państwu, te tysiąc marek kredytu spłacili, które Hitler daje dla młodych małżeństw. U Kaśki trójka, u Joanki już czwórka. Ach, tylko skuby taki chłop, co przez dziesięć lat własnej babie dzieciaka nie może zrobić. Widać, wybrakowaną wziął. Niby zażartował, ale zabrzmiało to grubiańsko i między młodszymi kujawami zapanowała konsternacja. Teraz ojciec przesadził. Zareagował stanowczo Kuba, nim Liska zdołała otworzyć usta, żeby ostudzić zapał wuja w urządzaniu jej życia. Ula spuściła oczy, niczego tak nie pragnęła jak dziecka, lecz choć bardzo się z Kubą starali, wciąż nie było efektu. Bolało ją dogadywanie teściów. Dobrze, że Kuba zawsze w takich sytuacjach brał ją w obronę. Teraz też upominał ojca rozzłoszczony. Nie ma ojciec prawa dokuczać Uli. Nigdy na to nie pozwolę. A co ty mi tu pozwolenia będziesz jakieś dawał, gołową się? Stach poczerwieniał na twarzy. Co was napadło, że jak indory skaczecie sobie do oczu? Włączyła się Zośka, ująwszy się pod boki. Jak tyle lat dzieci nie ma, to już nie będzie. Czas się z tym pogodzić. Widać? Ślepe ziarno się trafiło w rodzinie, a ty, Stachu, zamiast dogadywać, pomyśl, jak Kubę z tego wojska wydobyć. Heh. Chody u władzy masz, więc ratuj syna. Mama też niech przestanie dogadywać uli. A ojciec prędzej sam mnie wyśle do armii, żeby przypodobać się władzy. Skwitował Kuba i zwrócił się do Liski. Heh. Widzisz teraz, jak to wygląda? O, witaj w rodzinie. Liska nie chciała dłużej słuchać zcysji, więc powiedziała tylko. Pójdę poszukać ojca. I wyszła z chaty. Nie musiała szukać daleko. Za chałupą znajdowało się poletko po zrzętym zbożu. Jan Langer, lekko przygarbiony, stał tam zapatrzony w dal. Dokładnie w stronę wzgórza i chatki z niebieskimi okiennicami, która była stąd widoczna. Przyszłam zawołać ojca na obiad. Powiedziała stanąwszy za nim. Kujawy też są. Idziemy? Nie jestem głodny. Odrzekł i ruszył w stronę wzgórza, jakby nogi same go niosły w tamto miejsce. Liska poszła za nim. Nie przepędzał jej, ale też się nie odzywał, jakby wcale jej tu nie było. Nawykła już do takiego zachowania. W sumie innego się nie spodziewała. Przeszli w milczeniu spory kawałek aż do dużego głazu na łące. Ojciec usiadł na nim i, zastygły w bezruchu, patrzył w stronę chaty. Z za rozpiętej na piersiach koszuli wystawał róg szarego kajetu. Układa ojciec wiersze jak kiedyś wuj Joachim? spytała usiadłszy obok. Oczami wskazała schowany zeszedł. Mogę zobaczyć? Nie, burknął. Wsunął go głębiej i poprawił koszulę. Liska zerwała polny kwiatek. Przez chwilę obracała go w palcach, obserwując zamyślonego Jana. Wydawał się zupełnie nieobecny. Zrobiło jej się go żal, więc nie stwierdziła, nie spytała: Wciąż tęsknisz za moją mamą? Chyba dopiero teraz naprawdę cię rozumiem? Moja tęsknota dopiero się zaczęła a już mi z nią źle Jak ciężko musi być tobie. Przyglądał jej się, jakby zobaczył ją pierwszy raz. Może dlatego, że pierwszy raz zwróciła się do niej w tak bezpośredniej formie. Dumała, czując się nieswojo pod jego badawczym spojrzeniem. Jesteś do niej podobna. Stwierdził nieoczekiwanie. Delikatnie ujął kosmyk włosów Liski i przesuwał go między palcami. Masz ładne włosy. Miłka. Też miała takie miękkie włosy, tylko trochę ciemniejsze. Opowiedz mi o niej. Poprosiła rada, że zaczęli rozmawiać inaczej. Zamierzała dmuchać na tę iskierkę z nadzieją, żeby nie zgasła. W głębi serca pragnęła takiej rozmowy z ojcem. Czasem przychodzi do mnie w snach. A raz widziałem ją tam. Gdzie? Nie rozumiała, czy też może wolała udawać, że nie rozumie. Tam wskazał brodą w stronę chaty na wzgórzu. Przyszła kiedyś wieczorem. Siadam tu i czekam, aż znów ją zobaczę. Ale więcej się nie pojawiła. Poczekać z tobą? Wolę być sam. Zrobiło jej się przykro, że znów ją odprawiał. Równie dobrze mogłaby zniknąć na zawsze i wcale by tego nie dostrzegł. Może lepiej zauważyć, że ktoś wciąż tu jest zamiast wspominać, że ktoś tu kiedyś był powiedziała. Zaczynało do niej docierać, iż ojciec naprawdę dostał pomieszania zmysłów, a ona mimo wszystko podświadomie go potrzebowała. Co mówiłaś? Spytał nie do końca przytomnie. Czy ja w ogóle jestem ojcu potrzebna? Czy płakałby ojciec za mną, tak jak za nią, gdybym umarła? Miłka nie umarła, jest tu, przyłożył rękę do serca. Czemu gadasz od rzeczy? Tak, gadam od rzeczy. Westchnęła ciężko po czym dodała. To jeszcze nic pewnego, ale może niedługo wyjadę na studia do Krakowa. Pojechałby ojciec ze mną do Polski? Nigdzie się nie wybieram. Ale ty jedź, skoro chcesz. Tak myślałam. Nie idzie ojciec na obiad? spytała zrezygnowana, że tak mało go obchodzi. Nie jestem głodny. Idź już. Straciła ochotę na obiad. Drażniło ją wścibstwo wujostwa, wychwalanie Firera i w ogóle ta wizyta. Miała jej przynieść ulgę, a sprawiła jeszcze większą zgryzotę. Liska poczuła się obco wśród swoich. Przez grzeczność zjadła trochę zupy w jako tako pogodzonej atmosferze między kubą a wujem. Ojciec nie przyszedł. Wsiadła więc na rower i wyruszyła do domu. Po drodze zajechała na cmentarz, żeby zawieść kwiaty na grób matki. Na rozdrapywanie zbyt świeżych ran nie miała już siły, więc chatę nad jeziorem ominęła z daleka. Jan Langer wciąż siedział na wzgórzu oparty o kamień i czekał na swoją ukochaną. Mijały kolejne podobne do siebie dni. Liska nadal snuła się po domu, błądząc myślami we wspomnieniach. Zeszyt z zapiskami spaliła. I tak nie przyniosły jej ulgi. Wszystkie jej myśli krążyły wokół Franza. Biegła do korytarza na każdy dźwięk telefonu lub tkwiła w oknie, wypatrując listonosza. Obsesyjnie czekała na jakąś wiadomość od ukochanego, ale nic takiego się nie wydarzyło, więc coraz bardziej zapadała się w sobie. Prawie nie dostrzegała tego, co działo się wokół, nawet portretu Firera, który już wisiał na ścianie w salonie. Augusta, rozumiejąc, że pierwszy ból rozstania trzeba w spokoju przetrawić, długo wykazywała się cierpliwością, nie ponaglając Liski do działania. Dziś jednak postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Zwłaszcza, że nadarzyła się wyjątkowa okazja. Zbliżało się południe, a Liska wciąż spała, jakby chciała przespać resztę życia. Franc nie dzwonił? Zapytała zaraz po przebudzeniu, widząc siedzącą w fotelu Augustę w modnych szerokich spodniach i kremowej koszuli. Czytała jakąś medyczną książkę. Nie dzwonił, odrzekła tamta, przełożywszy stronę książki. Musimy pomówić, śpiąca królewno. Grzeczność wymaga, aby przynajmniej ciebie powiadomił co u niego. Jak mu poszło na egzaminach, z tobą się przecież nie rozstał, tylko ze mną. Dziś był ostatni dzień, kiedy patrzyłam na twój marazm, odrzekła Augusta, zlekceważywszy uwagę o Francu. Mamy połowę sierpnia. Od jutra zaczynasz działać, a właśnie nadarza się dobra okazja. Może słuchawka źle odłożona? przerwała auguście skupiona na swoich myślach. Dobrze jest odłożona, bo gdy spałaś dzwoniła święta Teresa, z prośbą, abyś koniecznie do niej jutro przyjechała do braniewa. W głosie Augusty zabrzmiała ironia, jak zwykle, kiedy mówiła o Waleśce. Nie nazywała tamtej inaczej niż świętą Teresą i bez skrupułów wytykała jej, przy okazji sporadycznych spotkań, że bezmyślnie zmarnowała w habicie swój potencjał. Dzwoniła? Liska się zdziwiła. W klasztorze był telefon, ale korzystała z niego wyłącznie przełożona. Szeregowe zakonnice nie dostępowały tego przywileju. Baleśka zwykle przysyłała listy. To, że zadzwoniła, stanowiło nowość. Telefonowała ze szpitala. Miała akurat dyżur i bardzo prosiła, abyś koniecznie wpadła jutro do Braniewa. Nie chce mi się. Mruknęła dziewczyna, przewróciwszy się na drugi bok. No, to musi ci się zachcieć. Już obiecałam świętej Teresie, że przyjedziesz. Byłam rano na dworcu i kupiłam ci bilet w pierwszej klasie. A mnie Fabisiak zawiezie jutro do Bartonga. Muszę zobaczyć, co z twoim ojcem. Zaniepokoiło mnie to, co o nim ostatnio powiedziałaś. Że ma zwidy? Owszem. Istotnie mogą oznaczać chorobę psychiczną. Wybadam sprawę na miejscu. Ty zaś ubierzesz się elegancko, żeby nikomu nie przyszło do głowy zaczepiać cię w podróży. Zanocujesz w klasztorze, a potem oczekuję w Bartongu. Najdalej za miesiąc jedziemy do Krakowa. Być może nawet z twoim ojcem. Babciu, litość boską, liska przewróciła oczami. Ty też zamierzasz ustawiać mi życie jak wuj Stach. Ojca trzeba stąd wywieźć, jeśli jest chory, ale ja jeszcze nie powiedziałam, że na pewno pojadę do Krakowa. Mam tu przecież pracę, której nie rzucę z dnia na dzień, bo ją lubię. Dobrze, dobrze. Augusta z lekceważyła ów głos sprzeciwu. Spojrzała na zegarek, który miała zawieszony na łańcuszku. O, dwunasta. Weź teraz kąpiel i umyj włosy. Są już nieświeże. Rano nie będziesz miała na to czasu. Pociąg odchodzi o ósmej. Przygotowałam ci na jutro tę czerwoną sukienkę i popielaty żakiet. Odprowadzę cię na stację. A teraz wychodzę. Dokąd znowu? Po zakupy. Może jeszcze coś dostanę, coraz gorzej z zaopatrzeniem. To, rzekł, wyszła z pokoju. Liska nie miała najmniejszej ochoty na wyprawę do Braniewa. Czemu ciotka Waleśka tak się uparła, żeby koniecznie jutro do niej przyjechać, dumała, snując się niedługo później po pustym domu. Mimochodem poprawiła dobrze odłożoną słuchawkę, łudząc się nadzieją, że telefon zadzwoni, ale ten uparcie milczał. Prawda, chyba jutro mija piętnaście lat, odkąd Waleśka złożyła śluby zakonne, dlatego ściąga mnie do Braniewa. Uznała, kładąc się ponownie. Nie obchodziła jej ani ciotka, ani jej śluby, ani cały ten bezsensowny świat. Bez Franca nic jej nie obchodziło, a już najmniej jutrzejsza eskapada.